Niektóre osoby na pytanie, jakie mają ciśnienie krwi, odpowiadają, że książkowe. A gdy się podrąży temat, to okazuje się, że ich ciśnienie oscyluje w granicach 120 na 80. I tu pojawia się pewien zgrzyt, bo 120 na 80 to nie jest książkowe ciśnienie tętnicze. Jako, że coraz częściej spotykam się z tego typu sytuacjami, to w pierwszej części filmu wyjaśnię, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi, a w drugiej opowiem, co zrobić, aby takie ciśnienie osiągnąć. Najpierw dwa słowa wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest owe ciśnienie i co należy rozumieć pod pojęciem skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze. Otóż w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ciśnienie krwi to nic innego jak siła, z jaką krew przepływa przez naczynia krwionośne i z jaką siłą na nie naciska. Skurczowe ciśnienie krwi, czyli pierwsza liczba z pomiarów, wskazuje, jakie ciśnienie wywiera krew na ściany tętnic podczas skurczu serca. Z kolei rozkurczowe ciśnienie, czyli druga wartość, pokazuje, jak duże ciśnienie wywiera krew na ściany tętnic, gdy mięsień sercowy odpoczywa między skurczami. Teraz przejdę od razu do konkretów i powiem, co może być dla niektórych osób zaskakujące, że najlepiej, aby nasze ciśnienie krwi było jak najniższe. Oczywiście do pewnego poziomu. Niemniej, im bliżej nam do ciśnienia na poziomie 100 na 60, tym zdrowiej dla naszego układu krążenia. Według literatury fachowej powinniśmy dążyć do osiągnięcia ciśnienia skurczowego, czyli tej pierwszej wartości, poniżej 120 mm supertęci i jednocześnie powinniśmy mieć ciśnienie rozkurczowe niższe niż 80 mm supartęci. Wówczas możemy mówić o prawidłowym ciśnieniu. O podwyższonym ciśnieniu krwi, czyli sytuacji, którą powinniśmy traktować już jako ostrzeżenie, mówimy wtedy, gdy skurczowe ciśnienie tętnicze mieści się w zakresie od 120 do 129 mm, przy czym jednocześnie ciśnienie rozkurczowe wciąż wynosi poniżej 80 jednostek. Jeśli zaś nasze ciśnienie skurczowe mieści się w zakresie od 130 do 139 mm supertęci lub gdy ciśnienie rozkurczowe mieści się w granicach od 80 do 89 jednostek, wtedy mówimy już o nadciśnieniu tętniczym pierwszego stopnia. Czyli jeśli mają Państwo ciśnienie obiegowo uznawane za książkowe na poziomie 120x80, to oznacza to, że wpadamy już w nadciśnienie tętnicze, ponieważ ciśnienie rozkurczowe mieści się już w kategorii nadciśnienia. Z kolei gdy ciśnienie skurczowe wynosi powyżej 140 mm lub gdy ciśnienie rozkurczowe jest wyższe niż 90 jednostek, to wskazuje to na nadciśnienie drugiego stopnia. O tym, że ciśnienie 120 na 80 jest nieprawidłowe, mówi się niestety bardzo mało. Wręcz, tak jak wspomniałem, pokutuje przekonanie, że jest to książkowe optymalne ciśnienie krwi. Z takimi informacjami można spotkać się niestety na wielu stronach internetowych. Z własnych obserwacji wiem, że bardzo często jest tak, że pacjenci mają ciśnienie 120 na 80 lub nieco wyższe i żyją w przekonaniu, że tak jest dobrze i zawsze powtarzają, że mają ciśnienie w normie. To z kolei usypia naszą czujność, a w międzyczasie na przestrzeni miesięcy i lat w naszym organizmie, w tym układzie sercowo-naczyniowym zachodzą niekorzystne zmiany wywołane właśnie takim ciśnieniem, które dalej mogą prowadzić np. do zawału serca lub udaru mózgu. Eksperci już kilkanaście lat temu w swoich publikacjach naukowych alarmowali, że wspomniane ciśnienie krwi powszechnie uważane za normalne wiąże się z wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. W jednej z takich jej autorzy wykazali, że osoby, które mają ciśnienie 120 na 80 lub nieco wyższe, cechują się niemal dwukrotnie wyższym ryzykiem pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu do osób, których ciśnienie wynosi poniżej 120 na 80. Mało tego, w pracy opublikowanej 20 lat temu badacze wskazali, że pewne ryzyko chorób sercowo-naczyniowych zaczyna się już przy ciśnieniu na poziomie 115 na 75. Ponadto wzrost tego ciśnienia o każde kolejne 20 jednostek jak chodzi o ciśnienie skurczowe i 10 jednostek w przypadku ciśnienia rozkurczowego podwaja to ryzyko. Wobec tych informacji mogę jednoznacznie powiedzieć, że najlepiej dla zdrowia naszego serca jest mieć ciśnienie poniżej 115 na 75. Przy okazji od razu też powiem, że niektórzy moi pacjenci zgłaszali zaniepokojenie niskim ciśnieniem krwi. Na pytanie jakie to ciśnienie, padały odpowiedzi typu 112 na 70, 110 na 69, 105 na 62 i tym podobne. I tu chcę podkreślić, że wcale nie jest to niskie ciśnienie. Właściwie mogę powiedzieć, że jest to idealne ciśnienie krwi, które zapewnia prawdziwą pracę naszego układu krążenia. A do samego niskiego ciśnienia krwi, czyli tak zwanego niedociśnienia, wrócę w dalszej części materiału. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik dziennik. Pozostając jeszcze w temacie podwyższonego ciśnienia krwi, chciałbym rozwiać pewne wątpliwości, które mogą się Państwu teraz nasuwać. A mianowicie spodziewam się, że część osób zastanawia się, czy w takim razie mając ciśnienie 120 na 80 lub nieco wyższe należy sięgnąć po leki na nadciśnienie. I tu moja odpowiedź brzmi, że zdecydowanie nie. Zapewne wielu moich słuchaczy dobrze wie, że nie jestem zwolennikiem stosowania leków, przynajmniej na wczesnym etapie choroby. Niemniej to, że nie ma konieczności podawania leków przy wspomnianym ciśnieniu, nie jest moją prywatną opinią, a oficjalną rekomendacją wielu towarzystw kardiologicznych. Według zaleceń wprowadzenie leków na nadciśnienie tętnicze jest rekomendowane dopiero wtedy, gdy ciśnienie wynosi co najmniej 140 na 90, przy czym dotyczy to osób, u których nie występują inne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Czyli według ogólnie przyjętej klasyfikacji mowa tu o nadciśnieniu tętniczym drugiego stopnia. A zatem jeśli lekarz stwierdził u nas podwyższone ciśnienie krwi, a nawet nadciśnienie tętnicze pierwszego stopnia, to nie oznacza to potrzeby włączania leków. W pierwszej kolejności należy wprowadzić zmiany w stylu życia, o których dziś jeszcze powiem. Ale chciałbym ponownie podkreślić, że ta zasada dotyczy osób, które jednocześnie nie zmagają się z innymi problemami zdrowotnymi, które mogłyby oddziaływać na funkcjonowanie układu krążenia. W przypadku osób, u których dodatkowo stwierdzono czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, tak jak np. cukrzyca lub przewlekła choroba nerek, zaleca się wdrożyć leki przy ciśnieniu równym bądź wyższym niż 130 na 80. Z informacji, którymi się z państwem teraz podzieliłem, można wyciągnąć jeden bardzo ważny wniosek, a mianowicie ciśnienie tętnicze powinniśmy zawsze rozpatrywać w odniesieniu do naszego ogólnego stanu zdrowia. Dla przykładu, nawet wspomniane ciśnienie 120x80 nie jest tak niebezpieczne dla osoby, która ogólnie jest okazem zdrowia, jak w przypadku osoby, która jednocześnie ma np. podwyższony poziom cukru, wysokie tętno lub wysokie stężenie cholesterolu, nie HDL. Jeśli już Państwo wiedzą, jakie ciśnienie krwi najlepiej jest osiągnąć, to teraz krótko omówię, co się dzieje z naszym ciałem i zdrowiem, gdy ciśnienie krwi jest podwyższone, czyli gdy skurczowe ciśnienie tętnicze wynosi 120 mm supartęci lub więcej i gdy rozkurczowe ciśnienie krwi przyjmuje wartości od 80 mm supartęci w górę. Przede wszystkim przy podwyższonym ciśnieniu krwi, czy nawet przy nadciśnieniu tętniczym, wcale nie musimy odczuwać żadnych dolegliwości. Z tego też względu nadciśnienie tętnicze określa się mianem cichego zabójcy. A zabójcy dlatego, że to właśnie utrzymujące się wysokie ciśnienie krwi jest główną przyczyną chorób układu krążenia i jednocześnie jest najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie. Z powodu wysokiego ciśnienia krwi rocznie umiera około 10 milionów ludzi na świecie. Powagę problemu podkreśla fakt, że według najnowszej klasyfikacji z niebezpiecznym, podwyższonym ciśnieniem tętniczym zmaga się nawet niemal co druga osoba na świecie. Tak jak wspominałem, utrzymujące się wysokie ciśnienie krwi jest odpowiedzialne przede wszystkim za problemy sercowo-naczyniowe. Dla przykładu, zgodnie z literaturą fachową, nadciśnienie tętnicze niemal trzykrotnie zwiększa ryzyko pojawienia się zawału mięśnia sercowego. Jest to spowodowane tym, że podwyższone ciśnienie krwi prowadzi do zwiększenia sztywności tętnic, nasila zmiany miażdżycowe, a także skutkuje przerostem lewej komory serca. Do tego prace naukowe wskazują, że za ponad połowę przypadków udarów mózgu na całym świecie odpowiada właśnie nadciśnienie tętnicze. Osoby zmagające się z podwyższonym ciśnieniem są nawet czterokrotnie bardziej narażone na udar mózgu niż osoby o prawidłowym ciśnieniu krwi. Należy jednak wiedzieć, że skutki wysokiego ciśnienia krwi nie ograniczają się wyłącznie do układu sercowo-naczyniowego. Naukowcy zauważyli, że podwyższone ciśnienie krwi prowadzi do rozwoju demencji i choroby Alzheimera, zwiększając ryzyko tych problemów zdrowotnych nawet o 55%. Poza tym należy wiedzieć, że wysokie ciśnienie krwi uszkadza nasze nerki. I niestety jest to błędne koło, ponieważ źle pracujące nerki sprzyjają wzrostowi ciśnienia krwi. Obszerna publikacja naukowa z 2020 roku potwierdziła zresztą wprost, że osoby z nadciśnieniem tętniczym cechują się dwukrotnie wyższym ryzykiem rozwoju przewlekłej choroby nerek. Być może dla niektórych osób pewnym zaskoczeniem będzie fakt, że nadciśnienie tętnicze zagraża również naszemu narządowi wzroku i może być przyczyną pogorszonego widzenia. Dla przykładu eksperci uważają, że wysokie ciśnienie krwi może naślać skutki retinopatii cukrzycowej i zwiększać ryzyko zwrotnienia plamki żółtej. Do tego nadciśnienie tętnicze jest jedną z przyczyn zaburzeń erekcji. Teraz jeszcze dwa słowa o tym, co sprawia, że nasze ciśnienie krwi wzrasta. Przyczyn jest oczywiście wiele i możemy je podzielić na niemodyfikowalne i modyfikowalne. Niemodyfikowalne przyczyny nadciśnienia tętniczego to wszystko to, na co nie mamy wpływu. Przede wszystkim jest to oczywiście wiek. Im jesteśmy starsi, tym istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi. A to dlatego, że wraz z wiekiem nasze naczynia krwionośne stopniowo tracą swoją elastyczność. Znaczenia ma tu również płeć. Przyjmuje się bowiem, że do około 64 roku życia to mężczyźni są bardziej narażeni na nadciśnienie tętnicze niż kobiety. Sytuacja ta jednak ulega odwróceniu w wieku 65 lat i starszym, kiedy to kobiety są bardziej zagrożone nadciśnieniem. Jest to spowodowane zmianami hormonalnymi związanymi z menopauzą. Istotne są również pewne predyspozycje genetyczne. Jeśli nasi rodzice lub inni bliscy krewni mają wysokie ciśnienie krwi, wówczas istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że również i my zachorujemy na nadciśnienie tętnicze, szczególnie wtedy, gdy nie będziemy o siebie dbali. Nie ma co jednak wszystkiego zrzucać na los, ponieważ możemy wyróżnić szereg czynników modyfikowalnych, na które mamy wpływ, a które to przybliżają nas do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Wśród nich mogę wymienić kilka chorób, które wynikają z naszego niezdrowego trybu życia. Należy do nich na przykład nadwaga i otyłość. W jednej z prac naukowych znalazłem nawet informację, że osoby otyłe mają czterokrotnie wyższe ryzyko pojawienia się wysokiego ciśnienia krwi, i wspomniana otyłość odpowiada za około 3 czwarte przypadków nadciśnienia tętniczego. Ponadto do nadciśnienia tętniczego może doprowadzić nas cukrzyca, ponieważ podwyższony poziom cukru we krwi uszkadza nacznia krwionośne i sprawia, że stają się one bardziej sztywne. Zresztą zgodnie z publikowanymi danymi średnio 6 na 10 diabetyków ma właśnie nadciśnienie tętnicze. Bez zagłębiania się w szczegóły, nadciśnienie tętnicze może być też spowodowane takimi problemami zdrowotnymi jak hiperaltosteronizm, zespół cushinga, obturacyjny bezdech senny, nadczynność i niedoczynność tarczycy, jak również wspomniana już dzisiaj niewydolność nerek. Jeśli chodzi o pozostałe czynniki prowadzące do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia krwi, to możemy wymienić tu życie w ciągłym stresie. Przewlekły stres nawet dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na tę chorobę. Poza tym pojawieniu się nadciśnienia tętniczego sprzyja też brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, jak również dostarczanie bardzo wysokich ilości soli przy jednocześnie niskim spożyciu potasu. Jako ciekawostkę też powiem, że do nadciśnienia tętniczego może doprowadzić długotrwałe stosowanie dużych ilości lukrecji. Wobec tych wszystkich informacji, którymi dotychczas się z Państwem podzieliłem, zachęcam do tego, aby regularnie monitorować swoje ciśnienie krwi. Mam tu na myśli wykonywanie pomiarów w domu przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu, przy czym jednocześnie zachęcam, aby prowadzić sobie zapiski z tych pomiarów. Wówczas będą mogli Państwo prześledzić, jak zmienia się ciśnienie krwi na przestrzeni tygodni, miesięcy i lat. I w przypadku, gdy zaobserwują Państwo tendencję wzrostową, wówczas będzie to sygnał, aby nieco bardziej przyłożyć się do pewnych zmian w swoim stylu życia, celem uregulowania ciśnienia jest to tym bardziej istotne bo jak wcześniej powiedziałem podwyższone ciśnienie krwi bardzo często nie daje żadnych objawów a dzień po dniu po prostu niszczy nam zdrowie ciśnieniomierz na ramienny to wydatek rzędu około 100-200 zł takie urządzenie posłuży nam wiele lat a sam pomiar ciśnienia wymaga wyłącznie poświęcenia kilku minut osobiście uważam że jest to bardzo mała cena za kontrolowanie swojego zdrowia Leczenie zaś nadciśnienia tętniczego i powikłań z nim związanych to o wiele wyższy koszt, którego możemy w tak prosty sposób uniknąć i oczywiście jednocześnie zaoszczędzamy sobie zmartwień i nerwów. I jeśli zaś okaże się, że nasze ciśnienie krwi jest nieprawidłowe, to aby uniknąć leczenia farmakologicznego, możemy wprowadzić szereg zmian w swoim życiu, które z dużym prawdopodobieństwem pomogą zadowalająco zredukować ciśnienie tętnicze. Przede wszystkim warto włączyć do jadłospisu produkty, które mają udokumentowane działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie tętnicze. Zaliczam do nich przede wszystkim sok z buraków, aronie, grejpfruta, czosnek, imbir, cynamon, siemielniane, olej lniany, olej sezamu, olej z czarnuszki, a także produkty bogate w potas i magnes, takie jak dynia, pomidory, kalarepa, brukselka, jarmusz, szpinak, kasza gryczana, kasza jęczmienna, ryż brązowy. Soczewica, fasola biała, kiwi, awokado, morele, suszone śliwki, pestki dyni, pestki słonecznika, migdały, orzechy laskowe, kakao, gorzka czekolada, woda kokosowa, jogurt naturalny i łosoś. Do tego można wspomóc się różnymi ziołami. Skuteczność w zakresie redukcji ciśnienia krwi wykazują żeńszeń, hibiskus i głuk. Jednocześnie bardzo ważne jest ograniczenie produktów, które mogą sprzyjać wzrostowi ciśnienia krwi. Zaliczam do nich przede wszystkim produkty bogate w cukier, w tym cukier stołowy, wyroby cukiernicze, słodycze i napoje słodzone. Należy bowiem wiedzieć, że cukier sprawia, że nasze naczynia krwionośne stają się sztywne, co skutkuje wzrostem ciśnienia krwi. Dodatkowo warto rzadziej sięgać po chipsy ziemniaczane, solone orzeszki, konserwy mięsne i rybne, kostki rosołowe, sos sojowy, koncentraty zup i sosów w proszku, sery topione. Gotowe dania obiadowe i produkty smażone. Oczywiście bardzo duże znaczenie ma też uregulowanie chorób, które sprzyjają wzrostowi ciśnienia krwi, o których dzisiaj wspominałem. Szczególnie pomocna jest redukcja masy ciała w przypadku osób z nadwagą i otłością i uregulowanie pracy tarczycy. Ponadto warto zadbać o rozładowanie stresu, włączenie aktywności fizycznej i nienadużywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, ketoprofen, diklofenak czy naproksen. Na koniec dwa słowa o sytuacji odwrotnej, czyli o niskim ciśnieniu krwi, o którym bardzo mało się mówi. Otóż chciałbym podkreślić, że z niskim ciśnieniem krwi mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy skurczowe ciśnienie wynosi poniżej 100, a według wielu innych źródeł nawet poniżej 90 mm i ciśnienie rozkurczowe wynosi mniej niż 60 jednostek i w większości przypadków takie ciśnienie jest jak najbardziej korzystne dla zdrowia, w tym dla pracy układu sercowo-naczyniowego. Jeśli niskie ciśnienie jest bezobjawowe, to eksperci nie zalecają stosowania leków celem jego podwyższenia, głównie z uwagi na to, że leki nie dają trwałych efektów i często powodują skutki uboczne. Leczenie farmakologiczne wprowadza się dopiero wtedy, gdy niskiemu ciśnieniu krwi towarzyszą objawy obniżające komfort życia, w tym ogólne osłabienie, zmęczenie, senność, pogorszenie nastroju, obniżenie temperatury ciała, zziębnięcie dłoni i stóp, zawroty głowy czy zaburzenia widzenia. W pierwszej kolejności jednak badacze zalecają wprowadzenie modyfikacji stylu życia. Mam tu na myśli wypijanie około 3 do 5 litrów płynów dziennie, zwiększenie spożycia soli kuchennej do 10 a nawet 20 gramów na dzień, unikanie obfitych posiłków, rezygnację z alkoholu oraz włączenie aktywności fizycznej. Ogólnie jeśli mają Państwo niskie ciśnienie krwi i nie towarzyszą temu żadne objawy, to w żadnym przypadku nie powinien być to powód do zmartwień, a wręcz powinniśmy cieszyć się z takiego zjawiska. Przy czym też zaznaczę, że niekiedy niedociśnienie może być skutkiem rozwijającej się choroby. Poza klasycznym podłożem genetycznym, czyli mowa tu o niedociśnieniu pierwotnym, wyróżnia się jeszcze niedociśnienie wtórne, które jest skutkiem innych chorób towarzyszących. I takie choroby, które mogą prowadzić do niskiego ciśnienia krwi, to np. niedoczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy czy choroba Parkinsona. Jednocześnie jeszcze raz zachęcam do tego, aby regularnie mierzyli sobie Państwo ciśnienie krwi, taka kontrola naprawdę może uratować nam zdrowie. A jeśli zastanawiają się Państwo, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi w warunkach domowych, to zachęcam do zapoznania się z filmem, w którym dzielę się najważniejszymi wskazówkami. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.